Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bez przesądów, bezinteresownie i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko. Jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Przyszła w swoim czasie dżuma pod mury miasta. W zapadłym średniowieczu. Burmistrz dowiedział się o tym i dowiedział się też o tym, że w ościennych miastach dużo ludzi zmarło. Postanowiłem pertraktować dżumę, więc wyszedł z miasta. Spotkał dżumę i mówi, no wiesz, jak to jest, no, ile ludzi chce z sobą zabrać. Dżuma mówi, tak 10 tysięcy. Miasto liczyło około 50 tysięcy osób. No to burmistrz, no wiesz, nie idzie inaczej, ale tylko 10 tysięcy, inaczej nie. No umowa stoi, umowa stoi. Po 3 miesiącach burmistrz spotkał znowu dżumę i z zarzutem, słuchaj, no jak to było? Umówiliśmy się, że 10 tysięcy ludzi zabierzesz, a zmarło 25 tysięcy. Dżuma mówi, no, słuchaj, ja zabrałem tylko 10 tysięcy, ale reszta umarła ze strachu. Pandemia się skończyła i coraz więcej faktów i cyfr pojawiają się na kanałach informacyjnych, nazwijmy to. Jak to właściwie jest, jak to właściwie było? Wiemy, że pierwsze informacje na temat możliwej pandemii ukazały się już w 2012 roku, kiedy na przełomie 12-13, kiedy to Robert Koch Instytut Kocha poinformował parlament niemiecki o możliwości, że tam się coś będzie działo, że jakaś pandemia czy epidemia przyjdzie z Azji i będzie robić problemy. No ale jakoś nikt nie zareagował, masek nie zamówiono i tak dalej, i tak dalej. Czy maski działały, to nie wiem, bo wiecie Państwo, że wirus COVID atakuje śluzówki najpierw, dróg oddechowy. A te śluzówki to nie tylko jama nosowo-gardłowa i tak dalej, ale też spojówki, to znaczy jeżeli nosimy maski, a nie zakładamy szczelnych okularów na oczy, to wirus dostanie się przez śluzówki, dalej kanały łzowe do jamy nosowej gardłowej i może dalej się rozprzestrzeniać bez większego problemu. Ale oficjalny początek pandemii było na początku marca. Ja pamiętam, żeśmy lecieli samolotem i byliśmy jednym, my dwoje, ja z moją żoną. Nikt więcej nie miał maski, a myśmy mieli maski FPP3, które nam podarowała nasza znajoma aptekarka. W tym momencie około 50% pacjentów chorowało na ciężkie zapalenie płuc. Stąd była nazwa SARS, COVID-V2, czyli ostre zapalenie płuc. A później już miniono tą definicję, wystarczyło tylko, że była gorączka, kaszel i katar, już było wtedy przy pozytywnym teście, już był COVID-19. Od marca 2022, kiedy był tylko Omikron, to wtedy i liczba zapaleń płuc była już znacznie mniejsza. Szczepienia wprowadzono, oficjalny start szczepień w Niemczech był 27 grudnia 2022. Jeden, dobrze mówię? Muszę patrzeć więcej w komputer tym razem, ponieważ żeby nie podać fałszywych danych. Tak, początek szczepień 2021. Zapytany szef tej firmy BioNTech, która produkuje nadal szczepionkę przeciw COVID-19, zapytany, jak długo będzie pandemia trwała, powiedział tak, jeżeli teraz, on był zapytany w kwietniu, że odporność zbiorowiskową osiągniemy prawdopodobnie już w sierpniu, a odporność zbiorowiskowa jest wtedy, kiedy ponad 70% populacji zostaje zaszczepiony. I taki pan programator i analizator danych, pan Tom Lawson, przedstawił kilka dni temu właśnie dane, które uzyskał z różnych źródeł, o których będę mówić. Obowiązkowe szczepienia wprowadzono w Niemczech w
tylko w służbie zdrowia, w jednostkach służby zdrowia, w domach opieki nad osobami starszymi i w wojsku. Analizował w klinice w Hamburgu, klinika Eppendorf, klinika uniwersytecka, zatrudnia 14 400 pacjentów, czyli materiał badania był 14 400. Praktycznie w odstępie 2-3 dni podawano aktualne dane. Szczepiono 99%, prawdopodobnie więcej nawet, czyli wszyscy szczepieni i bardzo szybko, na początku właśnie 2021. I 5 kwietnia dane, na przykład 5 kwietnia 2022, już u tych 100% szczepionych było 1400 pozytywnie na koronę przetestowanych ludzi. W Bundeswehrze jest troszeczkę więcej ludzi, to znaczy nie 14 400, tylko 180 tysięcy, tak mniej więcej. I tam też wprowadzono obowiązek szczepień. Przy czym w Bundeswehrze to są żołnierze w wieku od 18 do 59 lat, a i porównaniu z populacją kraju, która jest od 15 do 59 roku, do 59 roku życia. I w marcu 2020 w Bundeswehrze była podobna ilość zachorowań na koronę jak w populacji całego kraju. W 2021 było trochę mniej zachorowań po rozpoczęciu szczepień, ale nie bardzo wiele, mniej. Natomiast w 2022 było więcej przypadków korony niż w populacji w całego kraju, około 8 tysięcy zachorowań. Zbadano też w statystykach Bundeswehry czas od szczepienia do zachorowania. Szczepienie, po pierwszym szczepieniu, szczepionko BioNTech, zachorowanie na COVID następował po około 70 dniach, 69 dni dokładnie. Szczepionka Janssen chroniła do 130 dni, czyli jakieś 4 miesiące. Najdłużej działała szczepionka AstraZeneca, dwa razy tyle, czyli 260 dni. Ozdrowieńcy, to znaczy ci, którzy zachorowali i po przechorowaniu mieli dłużej ochronę przed ponownym zachorowaniem niż szczepionka z BioNTechu. Szczepionka Moderna była nieco lepsza od ozdrowieńców. Po drugim szczepieniu, no bo ta liczba, którzy przechorowali, została taka sama, ale po drugim szczepieniu patrzono znowu, porównano BioNTech, nieco się poprawił, Janssen i AstraZeneca się pogorszyła, ozdrowieńcy wypadli w porównaniu z tymi lepiej niż po pierwszym, w pierwszym porównaniu, a Moderna wypadła znowu najlepiej. Szczepienie trzecie, to tak zwany booster, szczepionka BioNTech była znacznie gorsza, pozostałe niewiele się zmieniły i w sumie najlepiej wyglądało po tym trzecim szczepieniu ci, co ozdrowieli. Wniosek, im więcej szczepień, tym szybciej dochodzi do następnej infekcji. Śmiertelność w 2020 w Bundeswehrze. No, 2020 była już na początku marca. W 2020 roku nie zmarł nikt, żaden żołnierz. W 2021 były dwa zgony bez podania stanu szczepień. Jeżeli przyjmiemy, że od 27 grudnia był oficjalny początek kampanii szczepiennej, to można przyjąć, że w 2021 nawet we wczesnym w pierwszych miesiącach byli już część, przynajmniej tych dwóch mogło być szczepionymi, ale nie podano tego stanu ze względów na ochronę danych osobistych, czy byli szczepieni, czy nie. I w 2022 zmarł jeden żołnierz. Zakładamy, że to byli zdrowi ludzie, prawda? Bez podania stanu szczepień. Zapytani o objawy uboczne i komplikacje, więc
wśród tych osób, które byli szczepieni, właśnie z Bundeswehry, wystąpiła w 4 przypadkach wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja, w 5 przypadkach myokarditis i perikarditis w 3 dodatkowych, czyli w sumie w 8 przypadkach zaatakowany został mięsień sercowy. W 8 przypadkach. Włókna zapalenia mięśnia sercowego nie regenerują. To znaczy zmniejsza się ilość włókien mięśniowych i osłabia to czynność serca, co ma też znaczenie w przyszłości. W 5 przypadkach stwierdzono trombozę. Jeden był zgon z nieustalonej przyczyny, a w nawiasie podano Moderna. Nie wiem dlaczego akurat tak, ale w każdym razie w ten sposób wykończono. 10 maja 2022 zakończono statystykę i 4200 żołnierzy zakończyło służbę. Część z nich na pewno z powodów obowiązku szczepienia się. Bundeswehra szczepia nadal, czekając właściwie na to, że Światowa Organizacja Zdrowia i Stała Komisja do Spraw Szczepień w Niemczech odwoła zalecenie. Taka pani doktor Krystyna Baum, posełka w parlamencie niemieckim, zapytała oficjalnie, czy zgłasza oficjalne zapytanie jakiejś tam frakcji, w tym sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana profesora Edgara Franke. Zapytanie dotyczyło zgonów w skali krajowej związanych ze szczepieniami. Więc szczepionka BioNTech w pierwszym dniu zmarło między 18 i 50, bo to dotyczyło 18 i do 59 lat, 90 osób. To znaczy poszli się szczepiać i tego samego dnia zmarli. Jeżeli policzymy pierwsze 2 dni, to w grupie 12 do 17-letnich były 3 zgony. W grupie tych 18 do 59-letnich były 138 już. To znaczy w ciągu pierwszym, drugim dniu po szczepieniu zmarło 138 osób. Jeżeli weźmiemy pierwszy i trzeci dzień, to w grupie 12 do 17 lat było to 6 zgonów, w grupie 18 do 59 było to 155 zgonów. Powyżej 59 roku tutaj w tej statystyce jest podane, ale ja na razie mówię o tych wszystkich, w tych właśnie potencjalnie zdrowych. Moderna szczepiała już tylko między 18 a 59 lat i później też, i te inne, które będę wymieniał, tak samo. W pierwszym dniu zmarło 10 po szczepieniu, w pierwszym i drugim 22, w pierwszym, jeżeli policzy pierwszy i trzeci dzień, 28 osób. AstraZeneca w pierwszym dniu po szczepieniu zmarło 16 osób, w pierwszym i drugim dniu razem 18, w pierwszym i trzecim do trzeciego dnia 21. W szczepionce Janssena w pierwszy dzień były 4 zgony, w pierwszym i drugim było 5 razem i w pierwszym i trzecim razem pozostało to przy 5. Jeżeli weźmiemy teraz bez ograniczeń wiekowych, teraz nawet powyżej 56-letnich, to w pierwszym dniu po szczepieniach zmarło 576 osób, w pierwszych 7 dniach 1237. W pierwszych 14 dniach po szczepieniach 1573 i 30 dni do szczepienia, jeżeli weźmiemy, było 1865. Także tak to wyglądają dane oficjalne. Widziałem pokazane pismo, jak to Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na zapytania pani poseł. W Dolnej Saksonii z dekretem z 5 lutego 2021 zobowiązano wszystkie przypadki zgonów do 14 dni po szczepieniach miały być poddane obdukcji. Tych obdukcji przeprowadzono 30 około bez podania, około 30 bez podania ich wyników. Dziś dotarła do mnie gazeta The Expose, w którym opublikowane zostały dane rządu Wielkiej Brytanii dotyczące zgonów na COVID-19. Od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 zmarło 25 768 osób szczepionych na COVID-19,
2273 osób nieszczepionych na COVID-19, czyli na 10 zmarłych na COVID było 9 osób, którzy byli w pełni szczepieni. Jeszcze jedne dane pochodzące tutaj z Instytutu Badania Gospodarki Leibniz. To jest taki instytut w Essen, który na zlecenie władz przeprowadza analizę różnych rzeczy i ten na zlecenie Ministerstwa Zdrowia sprawdzał obłożenie łóżek szpitalnych w tych latach właśnie, w których była korona. Więc obłożenie łóżek zbadano i porównywano je z 2019, jeszcze przed koroną. W 2020 obłożenie łóżek spadło, jeszcze raz, 2020 obłożenie łóżek szpitalnych w porównaniu z 2019 spadło do 67,3%, czyli mniej było pacjentów w szpitalach, 67% tych, którzy byli na w porównaniu z rokiem 2019, a łóżek intensywnych, obłożenie łóżek intensywnych spadło do 68,6%. Jeszcze raz, oficjalne dane Instytutu Leibniz. Na oddziałach normalnych na 100% pacjentów, 2% pacjentów miało koronę. 2%. Na oddziałach intensywnej terapii, biorąc pod uwagę 100% pacjentów, 4% było leczonych z powodu COVID-19. Takie są dane oficjalne na dzisiejszy dzień. Interpretacja pozostawiam każdemu, który się z nim zapoznał. Myślę, że Państwo będziecie mieli coś do przerzucia. Na dzisiaj dziękuję. Będę się cieszył, jeżeli te informacje przekażecie dalej. Jeżeli uważacie, że ten odcinek jest dobry. Jestem ciekaw Państwa komentarzy i jestem ciekaw też jak sugestii na temat przyszłych ewentualnie odcinków, które byście Państwo chcieli usłyszeć, co byście chcieli w tych odcinkach usłyszeć. I na razie na dzisiejszy dzień do usłyszenia i do zobaczenia i dziękuję bardzo za uwagę.